Cześć, z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym materiale, jak widzicie po tytule, rozmawiać sobie będziemy na temat polskiego undergroundu. No bo w jednym z ostatnich odcinków zadałem wam pytanie, czy chcielibyście coś takiego tutaj zobaczyć? No i odzew z tego co widziałem był naprawdę duży, więc w sumie jak zawsze. Mi nie pozostało już nic innego jak wasze życzenia spełnić i dlatego zaraz przegadamy sobie niezwykle rozległy, ciężki, ale i też bardzo ciekawy temat polskiego podziemia, który no, celu dużo gadać. Skoro oglądacie ten materiał, to pewnie w większości zdajecie sobie z tego sprawę, że dawno under w naszym kraju nie miał się tak dobrze, jak to na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wszyscy sięgają teraz do podziemia, bo w podziemiu teraz dzieją się rzeczy, które a nigdy nie działo się w podziemiu. Ponieważ właśnie w tym środowisku od dłuższego czasu prężnie działa naprawdę szeroka paleta twórców, którzy po prostu żyją swoją muzyką, oddają się w całości swojej twórczości artystycznej, natomiast same wyświetlenia i pieniądze póki co schodzą raczej na drugi plan, którzy też klimatem i całą otoczką swojej działalności zdecydowanie bardziej oddają klimaty amerykańskie niż cała nasza ówczesna polska mainstreamowa scena. Dlatego też przeczuwam, że temat właśnie tych twórców mocno zainteresuje moich widzów, ponieważ już zaraz dokładnie postaram się wam wytłumaczyć, czym w ogóle ten polski underground jest, czym się charakteryzuje ten nurt, a raczej w czym się różni od sceny mainstreamowej. Przedstawię wam też kilku wyróżniających się artystów z tego środowiska, takich jak Fałki, White Widow czy Rusina, niejednokrotnie przedstawiając wam moją prywatną, subiektywną opinię na temat tych twórców, jak i w sumie całej sceny, więc no myślę, że zapowiada się naprawdę ciekawie. I też już jakiś czas temu zapowiadałem wam, że w najbliższych materiałach polecę wam również kilka ciekawych imprez bądź festiwali, które zwróciły moją uwagę i na które sam się wybieram w te wakacje. No i skoro dzisiaj tematyka tego filmu taka, a nie inna, no to w sumie idealnie się składa, żeby teraz zaprosić was właśnie na taką kozacką, undergroundową imprezę. I dokładniej mam tutaj na myśli Trapo 3 The Connection, czyli podziemne wydarzenie, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2022 roku w Katowicach, czyli w następną sobotę. Dokładniej w klubie P23, znajdującym się na terenie byłej fabryki porcelany i z uwagi na panujące obecnie upały. Finalnie odbędzie się ona na tamtej dziedzińcu z zadaszeniem. No ale jak coś, to mówię tutaj od razu, że na tej właśnie imprezie będziecie mogli mnie spotkać na 100%, no bo jest to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników właśnie undergroundowej muzyki i tego typu klimatu, ponieważ na tym wydarzeniu zagrają chociażby tacy twórcy jak Fałki, czyli naprawdę mocny gracz podziemia, którego temat zaraz sobie dokładniej przegadamy, jak Rusina, no, czyli bardzo podobny case, o którym też za parę minut powiemy sobie więcej, jak Młody Klakson, który odpowiedzialny jest za te wszystkie popularne drillowe remiksy polskich hitu w ostatnim czasie, no na pewno słyszeliście. No i oprócz tego wiele innych ksyw, które osoby orientujące się w podziemiu na pewno też dobrze kojarzą, bo jak widzimy jest tu jeszcze Fekir, Młody Ba, Pazi, który odpowiedzialny jest za miksy Topki Podziemia, Ozzy Baby, który powiązany jest z legendarną grupą Hevra, no uwierzcie mi, po prostu będzie czysty rozpierdziel. I mam nadzieję, że w następną sobotę widzimy się na imprezie Sfera Collective w Katowicach, bo jest to już w sumie trzecia tego typu impreza organizowana przez tę markę. Niestety poprzez pandemię chwilowo ich działalność musiała zwolnić, ale teraz znów panowie wjeżdżają na pełnej wraz ze swoim trzecim wydarzeniem. Dlatego polecam wszystkim fanom undergroundowego rapu zaobserwować ich profil na Instagramie, ponieważ na przykład przy okazji ich wydarzeń często miejsce mają konkursy, których początkujący raperzy mogą wygrać nawet i swój występ na scenie na takiej imprezie Sfera Collective. I z tego co wiem, to w taki właśnie sposób parę lat temu w ich konkursie brał udział Aster czy Rusina, a raczej wówczas jeszcze raz, którzy walczyli o swój występ na tej imprezie. Finalnie, co ciekawe, wygrał ten pierwszy, czyli Aster, swoją drogą kolejny, świetnie zapowiadający się gracz, jednak na skutek tego, że całe podziemie trzyma się razem, Aster wziął na scenę Rusinę ze sobą i razem dali wówczas koncert. To taka anegdotka za kulis dla zajawkowiczów, no ale szczerze mówiąc, jako początkujący twórca, to właśnie takich dróg promocji i rozwoju najprędzej bym szukał, więc mordy, no jest warto. Dlatego zaobserwujcie profil Sfera Collective na Instagramie, weźcie również udział w ich wydarzeniu na Facebooku, wszystkie linki zamieszczę wam na samej górze opisu. Też zapraszam, no ale tak, nadszedł wreszcie czas, by poruszyć dokładnie temat polskiego podziemia na tym kanale. I też nie ukrywam, że trochę odkładałem ten odcinek w czasie, ponieważ chciałem się do niego dobrze przygotować, żeby jak najlepiej i jak najdokładniej zilustrować wam to wszystko, co dzieje się na naszej undergroundowej scenie od jakiegoś czasu. No bo szczerze mówiąc, widzę w tym wszystkim naprawdę jeszcze wielki potencjał. Sam jakoś od jesieni zeszłego roku o wiele częściej i dokładniej śledzę właśnie tę scenę i kolejne ruchy naszych podziemnych artystów, którzy być może
nie są jeszcze aż tak popularni jak te mainstreamowe gwiazdy, ale to też nie oznacza, że w jakimś stopniu im ustępują. Samymi umiejętnościami, swoim talentem, swoją muzykalnością, czy też przede wszystkim, co w undergroundzie bardzo ważne, poczuciem klimatu, jaki przekazują oni swojej muzyce. No bo wyraźnie są to brzmienia stricte inspirowane tym, co słyszymy za oceanem na amerykańskiej rap scenie. I dlatego właśnie to, co dzieje się w underze, jest nieco bliższe mojemu sercu niż to, co dzieje się w mainstreamie. No bo mam wrażenie, że podziemni twórcy o wiele szybciej nadążają za trendami, które miejsce mają za oceanem. I przede wszystkim o wiele lepiej i dosadniej potrafią oddać tego klimat. No bo szczerze, od zawsze właśnie w polskim komercyjnym rapie czegoś takiego mi brakowało. Co prawda też nie chcę, by ten film wyszedł jako jakaś nagonka na tych najpopularniejszych polskich twórców. Bo oczywiście sam też bardzo lubię muzykę niektórych z nich i po prostu jak zawsze, nie wkładajmy wszystkich do jednego worka. Ale no, nie bez powodu, ciągle w tym materiale porównuję i porównywać będę scenę undergroundu do sceny mainstreamowej. No bo właśnie ów scena podziemna jest zupełnie czymś innym od tego, co widzimy w medialnej czołówce polskiego rapu od paru lat. Jak zaraz się przekonacie, jest też właśnie dla tego rynku prawdopodobną konkurencją. Bo w sumie, to jakby się tak zastanowić, to da się wyczuć też taką zależność, która cyklicznie powraca co kilka lat w rapie. Kiedy to właśnie co jakiś czas w podziemiu rośnie grupa kolejnych świetnych artystów, którzy pokazują całkowicie inne, swoje podejście do muzyki. Którzy dzięki temu zbierają coraz to większy, najczęściej bardzo oddany i wierny fanbase. I następnie, jeśli oczywiście ich kariera odpowiednio się potoczy, to są w stanie oni wywrzeć naprawdę mocny wpływ na to, w jaką stronę rap się obecnie zmienia. Tak jak chociażby przed laty było to w przypadku XXXTentacion i całej ówczesnej podziemnej sceny, która razem z nim rosła w amerykańskim undergroundzie i jak wiemy, jakiś czas później wyrosła na absolutnie światowe gwiazdy rapu. Tak, zdaje mi się, że podobną historię mamy również obecnie w Ameryce, za sprawą zupełnie nowych twórców, takich jak Yeats, Summers, Autumn czy Jice, którzy swoim, no ja to nazywam hyperrapem, całkowicie zmienili moje upodobania muzyczne w ostatnich miesiącach i również chłopaki nieprzerwanie rosną w siłę. Tym swoim nowym nurtem, tak właśnie najwyraźniej podobne zjawisko. Oczywiście w nieco innym kontekście, ale widoczne jest obecnie i w naszym polskim podziemiu. Bo co też prawda, to polski under już od dłuższego czasu posiada w swoich szeregach naprawdę utalentowanych twórców, którzy od lat tworzą naprawdę świetną muzykę. Takich jak przede wszystkim Pickers, Koneser, Gugu Gang, Młody Skinny, Young Addish, no dużo by się jeszcze tego znalazło. Ale to właśnie w ostatnich miesiącach. Zwłaszcza dużo się słyszy o tej podziemnej scenie. Za sprawą takich twórców jak Fałki, jak Rusina, czy też cała grupa White Widow, którzy to w bardzo szybkim tempie zebrali naprawdę sporą popularność w całym naszym kraju i którzy w głównej mierze przyczynili się do takiej szybkiej popularyzacji tego nurtu. No bo szczerze, to też długo zastanawiałem się nad tym, jak dokładnie w tym odcinku mogę wam zdefiniować, czym tak w ogóle jest ten polski underground, ten cały nurt, bo oczywiście jest to pojęcie i tak dosyć względne i umowne. Nie da się tutaj przyczepić jakichś twardych ram bądź kategorii, przez które ktoś jest uznawany za podziemnego bądź też mainstreamowego artystę. No ale w sumie to chyba nikt lepiej tego nie zrobi. Niech wam tego lepiej nie wytłumaczy niż sami artyści, którzy w głównej mierze tę scenę tworzą. Tak więc zobaczmy, jak oni opisują obecny polski underground. Osobiście to jest całkowicie inna góra lodowa niż mainstream. To jest inna scena. Mainstream, w sensie to podziemie nie jest pod mainstreamie, tylko to jest z boku, bo całe community podziemia słucha siebie nawzajem i stanów ogólnie, nie? Mhm. Ogólnie muzyki zagranicznej, a nie słuchają mainstreamowych artystów. I to właśnie różni te dwie sceny. Wydaje mi się, że kwestia czasu i to rozwinie się jako alternatywna scena i nowy wave, niż wejdzie pod ten mainstream, bo to w ogóle się nie zazębia, nie? To ma inne całkowicie fundamenty. I myślę, że to jest też złoty okres, mogę tak to nazwać, dla podziemia, bo teraz to zaczyna wychodzić na wyższą skalę. Undergroundowi zawodnicy się nie przebijali w ogóle i tam robili po 20 tysięcy, 30 tysięcy, a teraz no, już to robi po 200 tysięcy, 400 tysięcy. Wszyscy sięgają teraz do podziemia, bo w podziemiu teraz dzieją się rzeczy, które nigdy nie działy się w podziemiu. Wydaje mi się, że to, co się dzieje teraz w undergroundzie, tworzy taką alternatywę jakby. Tak mi się wydaje. No. Alternatywny mainstream. Tak mi się wydaje. Mam takie odczucie, bo ludzie, którzy teraz robią muzykę w tym underze, mają w ogóle inny state of mind. Niż ludzie, którzy obecnie są w mainstreamie. Wydaje mi się, że parę lat jeszcze i w ogóle brzmienie wszystkiego w Polsce się zmieni. Tak dokładnie, jak słyszeliście, twórcy z podziemia określają się mianem alternatywnego rynku muzycznego dla polskiego mainstreamu, który być może za niedługo będzie nawet z nim konkurować i który też zmieni nieco muzykę w naszym kraju, bo też zresztą, jak sami podziemni twórcy często głoszą, do mainstreamu to im nie śpieszno. Nie mają oni zamiaru opuszczać swojej undergroundowej sceny. O, ciężko określić, co to jest tak naprawdę, nawet jeżeli zasięgi podchodzą pod mainstream, to ja cały czas się czuję jako podziemie, no nie? No. Już zchodzi. Że nawet jak tam patrzę, nie wiem, dwa lata do przodu, rok do przodu, jak to jak, po jakąś skalę popierdolą, to ja zawsze w serduchu mam podziemie. Mam wyjebane
zawsze będę pod ziemię, nie? Nawet jakbym miał zasięgi mainstreamowe, ja będę pod ziemię. Czy jakiś oficjalny kontrakt jest ci do czegoś potrzebny teraz w dobie internetu, gdzie kariery powstają od tak, gdzie możesz z dnia na dzień zostać gwiazdą? No i lekko też mówiąc, nie przepadają oni za tym, co obecnie się dzieje w tym komercyjnym rynku. Czy też za muzyką, które te największe polskie gwiazdy tworzą, o czym też często głośno dają znać, czy to w swoich kolejnych numerach, gdzie takich punchy w stronę polskich rap gwiazd znajdziemy pełno, czy też właśnie w wywiadach, gdzie nigdy na ten temat języka nie hamują. Z mojej strony to wygląda tak, że w Polsce nikt nie leci dobrze imo na trapowych bitach albo kryjąc się na trapową nawikę. Dla mnie to jest takie jakby przereklamowanie. Reklamowane gówno, że tak to nazwę. Brzydkie trochę słowo, ale imo prawdziwe. No nie wiem, dla nas to ogólnie podziemie jest dużo lepsze niż mainstream, nie? I za naturalność, skill, i skillowo. I kumanie klimatu, nie? To na pewno. Dodatkowo, co trzeba też oddać podziemnym graczom, no to ich podejście do samej muzyki jest na pewno godne dużej pochwały, ponieważ praktycznie, gdy robiłem research, czy też oglądałem kolejne wywiady z różnymi twórcami, to u każdego z nich dało się wyczuć to samo podejście do swojej działalności. No, jest one bardzo spójne u wszystkich undergroundowych artystów, czyli na pierwszym miejscu praca, ciągły progres, grindowanie i przede wszystkim czysta muzyka oraz rozwijanie się jako artysta. Natomiast wyświetlenia, pieniądze i wszystkie inne tego typu benefity przyjdą same z czasem i póki co nie przykuwają oni do nich większej uwagi. To chyba nas łączy, wydaje mi się, no, że to samo podejście mają wszystkie chłopaki z podziemia. Na pierwszym miejscu jest muzyka. W te liczby, fajnie, że są liczby, wiadomo, fajnie, no, że są liczby, ale na pierwszym miejscu ma być zawsze ta muzyka. Twoje brzmienie, twoje kawałki, to żebyś ty się rozwijał. Wszystkie osoby, które mnie otaczają, widzę, oni po prostu żyją tą zajawką, nie? Tak jak ja i to... I wiesz, przyciąga ludzi, nie? Dodatkowo, no przynajmniej póki co, jak na razie, próżno w tym środowisku szukać jakiejś zawiści względem twórców, czy też niezdrowej rywalizacji, a raczej brudnej konkurencji, którą to właśnie w samym mainstreamie mocno da się wyczuć, tak samo jak i na naszym YouTubie, ponieważ praktycznie wszyscy twórcy trzymają się tam razem. Każdy nawzajem siebie wspiera i pcha do przodu, no i po prostu ci artyści zdają się być jedną wielką rodziną, która nieustannie działa na korzyść wszystkich wokół i takiego podejścia w dzisiejszych czasach naprawdę próżno szukać w najróżniejszych środowiskach. Tym bardziej jest to na plus dla tych wszystkich osób, które tworzą to community póki co z czystej zajawki. Na pewno nie znamy się wszyscy od zawsze, ale gdzieś tam kurwa w pewnym momencie się poznaliśmy. I to jest tak, że ja z tymi ludźmi, czy to z WW, kurwa, czy z Rusiną, z Learn How to Hustle, kurwa, Google Gangiem, poznaję się z nimi gdzieś tam w momencie jednym z mojego życia. I ja, stary, czuję, że to są te same fale. Nie było czegoś takiego jeszcze, kurwa, wydaje mi się, w tym kraju, że tyle ksyw naraz w Anderze ze sobą, kurwa, współgra, tak, żyje też, ze sobą. Też, tak. Na przecież dodatkowym, naturalnym plusem samego podziemia jest zawsze to, że artyści, którzy się z niego wybijają, no muszą prezentować swoją muzyką naprawdę wysoki poziom. Klimat, który wokół nich panuje, również musi być na swój sposób niepowtarzalny i przyciągający. No bo wiecie, o wiele ciężej znaleźć dobrego rapera z undergroundu, niż jakiegoś mainstreamowego, o którym wszyscy ciągle mówią. Ponieważ po pierwsze, o wiele ciężej przede wszystkim natrafić na takich twórców, a po drugie, o wiele ciężej również ich docenić i być pewnym swojej racji, co do ich umiejętności, no bo w końcu póki co nie podążają za nimi jeszcze miliony, tylko na przykład dopiero setki. I to właśnie dlatego ci najbardziej wyróżniający się artyści z podziemia mają później taki mocny i oddany fanbase, no bo ludzie, którzy wcześniej znaleźli ich muzykę i jarali się nią przed całą resztą, no to jest to zawsze dla tych fanów szczególnie wyjątkowe. I dlatego też tacy właśnie raperzy wywodzący się z Andera są wręcz przeciwieństwem industry plantów, czyli wiecie, sztucznie wykreowanych gwiazd Niko, z których w Ameryce swego czasu mieliśmy napęczki i w sumie to jakby się zastanowić, to w Polsce też kilka takich przypadków znajdziemy w ostatnim czasie. Nawet na tej największej scenie, co nie? No ale w każdym razie, bo moglibyśmy tak gadać i gadać, no to w tym momencie przechodzimy do kolejnej części tego filmu, której pokrótce przedstawię wam sylwetki twórców, którzy, tak jak wspominałem wcześniej, na przestrzeni ostatnich miesięcy mocno wyróżniają się z tego nurtu. I to za ich sprawą staje się on coraz bardziej popularny, zaczynając od Fałkiego, czyli 21-letniego Łukasza, pochodzącego z 22-tysięcznego miasteczka na Śląsku. Dokładniej, są to Łaziska Górne, z tego co mi się wydaje. Jak Fałki mówił przynajmniej w wywiadzie końcówką zeszłego roku, to nadal mieszka on w swoim domu rodzinnym, w którym też swoje kawałki nagrywa, bo czuje się tam o wiele swobodniej niż jakimś profesjonalnym studio. Mieszka tam, co ciekawe, razem ze swoją babcią, która to wychowuje go od dziecka i która słyszy jego nawijki za ścianą od kilku dobrych lat. Wiecie, jego wszystkie przekleństwa, mocniejsze teksty itd. itp. I choć z początku miała ona z tym lekki problem, to teraz jest wyraźnie dumna z Łukasza. No bo tak, wszystko wskazuje na to, że kariera
VK'ego w najbliższym czasie będzie tylko rosła w górę. Już w tym momencie, w którym nagrywam ten odcinek, na samym YouTubie posiada już 3 kawałki z powyżej 1 000 000 odsłuchań, więc no wszystko cały czas na pewno zmierza w dobrą stronę. Jednak droga, którą raper musiał przejść, by być w miejscu, w którym jest obecnie, no była bardzo długa i pracowita, ponieważ jak VK sam opowiada, swoją pierwszą styczność z tworzeniem muzyki miał w wieku zaledwie 8 czy też 9 lat, więc no jest to stosunkowo bardzo młody wiek, ponieważ wówczas pociągnął go do tego jego starszy brat, który właśnie rapu słuchał. Wówczas byli to tacy artyści jak OSTR czy PZ, którymi też dlatego w jaki sposób VK się do dzisiaj inspiruje. I zwłaszcza możemy tak wnioskować poprzez wysoki warsztat techniczny Łukasza, jego lirykę w trackach, do której przykłada dużą uwagę i która zawsze stoi na bardzo wysokim poziomie, bo podwójne rymy czy też różne przekminki to raczej w jego muzyce norma, ale też oczywiście takiego oldschoolowca z niego nie róbmy, ponieważ w głównej mierze raper inspiruje się jednak samą amerykańską sceną, głównie również tą podziemną, między innymi takimi raperami jak Uno The Activist, Doo-Wop Kane, D Savage, czy też właśnie najnowsza fala hyper rapu, o której wcześniej wam wspominałem, więc pewnie też dlatego wokół jego muzyki panuje taki właśnie amerykański klimat, no bo VK potrafi polecieć też naprawdę super melodycznie, na praktycznie każdym bicie. No, jest to na pewno bardzo wszechstronny artysta i pewnie duża w tym zasługa ogromnej pracy, którą poświęcił, by dojść do obecnego poziomu. No bo jak sam opowiada, w 2019 roku potrafił stworzyć aż ponad 700 tracków. No, czyli nie ciężko policzyć, że były to ponad 2 kawałki na dzień, a wiadomo, że tak jak w każdej dziedzinie, praktyka czyni mistrza i to raczej nigdy się nie zmieni. Powiem wam też, że mnie osobiście zwłaszcza zaciekawiła sama stylowa VK'ego, ten właśnie klimat, który wokół siebie zbudował, no bo szczerze, to ciężko ją porównać do jakiegokolwiek innego twórcy na świecie. Jest ona bardzo unikalna i też wam powiem, że suma summarum, gdyby to podliczyć, to pewnie właśnie muzyki VK'ego osobiście słuchałem najwięcej z podziemia, ale to też nie oznacza, że muzyka kolejnych twórców, których temat zaraz sobie przegadamy, jakoś mniej mi siada, a wręcz przeciwnie. No bo właśnie w tym momencie przechodzimy do grupy White Widow, którzy suma summarum póki co władają raczej największymi zasięgami w polskim undergroundzie. I oczywiście mówię tutaj cały czas w liczbie mnogiej, ponieważ rozmawiamy o grupie 4-osobowej, pochodzącej z Łodzi, w której skład wchodzą po kolei Kosior, Macias Baryń, no i Chłopiec, którzy na swoim koncie mają już kilka słynniejszych utworów, jak na przykład Drip, Origami czy NASCAR, czyli numerów stworzonych właśnie w takiej amerykańskiej stylowie. No bo panowie podobnie, jak mówią w wywiadach, inspirują się właśnie stricte Stanami i wyraźnie widać to w ich kolejnych trackach, na przykład takie R.I.P. King Von, szczerze, uważam jako najlepszy polski drillowy kawałek, jaki do tej pory słyszałem, za którym stoi nikt inny jak Macias, czyli jeden z członków tego kolektywu, którego chciałem tutaj właśnie wyróżnić, bo uważam, że ten gościu posiada naprawdę ogromny talent, na tyle co patrzę na to wszystko z boku, no to wydaje mi się, że jest to bardziej wrodzony dar i drzemie w nim na pewno cały czas jeszcze spory potencjał, no ale inni członkowie White Widow oczywiście też dają radę. Kosior, który zwłaszcza dobrze radzi sobie na refrenach, które to w jego wykonaniu no są zawsze chwytliwe i jest on też osobą najbardziej reprezentatywną w tej całej grupie. No, to znaczy najczęściej wypowiada się on za wszystkich. Barry, który też potrafi pokazać naprawdę kawał solidnego rapu i w jego twórczości zwłaszcza widzę nieustanny postęp, który nie wiadomo jak jeszcze daleko go zaprowadzi. No i Chłopiec, który no, przynajmniej jak dla mnie, póki co odstaje nieco od reszty, jednak oczywiście z czasem może się to wszystko zmienić. Ale przecież właśnie cały sęk, cały urok White Widow tkwi w tym, że są oni zgraną ekipą i to nie samo tworzenie muzyki ich połączyło, tylko po prostu wszyscy są z Łodzi, no i mocno się kumplowali. Byli zgraną ekipą, a dopiero później wpadli na pomysł, by nagrywać muzykę. Początkowo, jak opowiadają, prowizoryczne studio, które udostępniał im ksiądz na zakrysty czy też na palarni, jednak z czasem nabrało to takiego rozpędu, że dziś za ich muzyką i ogólnie za ich osobami podąża rzesza fanów, no bo właśnie w ich relacjach da się wyczuć tę prawdziwą więź. Co też bardzo ważne, są oni mocno aktywni w social mediach, często pokazują swoim fanom jak żyją, co aktualnie robią, gdzie się bawią, no po prostu ten kontakt z fanami jest u nich na bardzo wysokim poziomie i dlatego między innymi tak duży fanbase udało im się zebrać. Co warto by też dodać, w ich karierze bardzo pomogły też i takie persony, jak chociażby Shams, czyli producent, który współpracował już kilkukrotnie nawet z największymi amerykańskimi raperami, ponieważ pochodzi on tak samo z Łodzi, znał się z chłopakami już wcześniej, no i dlatego wspierał i popychał White Widow do dalszych działań, a kolejno również pomogły im takie osobistości internetu, jak na przykład Nitro, jak Holak czy też Taku, czyli streamerzy, z którymi drogi raperów przecięły się kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy, no i właśnie również w ostatnich miesiącach na prawdziwą gwiazdę wyrasta nam Rusina, czyli trzeci bądź też szósty już twórca, zależy jak liczyć, którego sylwetkę w dzisiejszym materiale bliżej sobie poruszymy, no bo Rusina to zaledwie 19-letni raper pochodzący z Wronek, który w ostatnich tygodniach wręcz puka, jeżeli już nie gości w mainstreamie, no i dlatego też coś czuję, że w tym przypadku się mnie doczepicie, że przecież to już nie jest underground, bo Rusina też jakiś czas temu podpisał oficjalny kontrakt z Def Jam,
czyli oczywiście z polskim oddziałem legendarnego labelu z Ameryki, do którego też w tym momencie należą inni polscy mainstreamowi artyści, jak chociażby Sobel czy Young Gigi, co też szczerze mówiąc, przez to co wcześniej głosiło całe podziemie, wydawało mi się początkowo dosyć dziwne, jednak w sumie to po przeanalizowaniu wywiadów Rusiny, to on w sumie nigdy jakoś mega i stanowczo mainstreamu się nie wypierał i wręcz od zawsze powtarzał, że jest stworzony do wielkich rzeczy, że jest mocno sfokusowany na swoim celu i chce dążyć prosto do niego. Ja stary, nie wiem gdzie się nie wiem gdzie się zatrzymam, ale wiem mniej więcej gdzie chcę być, nie? Z tego co też zrozumiałem z jednego z wywiadów, to Rusina ma również wynegocjowane nieco inne warunki na tym dokumencie, przez co po prostu ma większy luz i większą władzę nad swoją twórczością. Dlatego właśnie może nadal przy swoich kolejnych teledyskach pracować na przykład z Learn How to Hustle, czyli kolejną ważną jednostką, bez której podziemie nie byłoby obecnie w takim miejscu, w którym jest. Ponieważ jest to zdolny producent, jak i realizator, oraz w tym miejscu warto też byłoby wspomnieć i Oksawito, który kręci chłopakom teledyski, które w sumie to niczemu nie ustępują od wielu amerykańskich produkcji. No ale dobra, wracając, bo oczywiście rozmawiamy teraz o Rusinie, czyli o twórcy, który jak mówię, nieprzerwanie mocno sfokusowany jest na swoim celu. Podobno od młodego mama zawsze mu powtarzała, że jest tworzony do wielkich rzeczy i najprawdopodobniej przez to też mu się to w głowie zakodowało. U tego rapera zwłaszcza wyróżnić chciałem jego unikalny głos, który pozwala mu na naprawdę wiele ciekawych zabiegów w swoich trackach. Wyróżnić też chciałbym jego wyjątkową muzykalność, no bo to jakie melodie czasem Rusina zapodaje na swoich trackach, no myślę, że wielu mainstreamowych twórców w Stanach by się takiego flow nie powstydziło. Jest to również mocno wszechstronny artysta, który potrafi i zrobić miłosną baladę, potrafi też zrobić banger jak Lil Baby, ale też potrafi i polecieć na drillu niczym Lil TJ. Warstwa liryczna też jest nieustannie szlifowana i już przecież bardzo dobra. I co warto by też zaznaczyć, Rusina tworząc swoje traki często je freestyluje. No wiecie, może nie w całości, ale tak właśnie na wczutce wymyśla na przykład dwa pierwsze wersy, a następnie dwa sobie później do tego dobiera, no i właśnie w taki sposób to robi. Co jest właśnie stylem głównie znanym z Ameryki, rzadko spotykanym u nas w Polsce, ale zresztą Rusina jak sam opowiada, wzoruje się na tych amerykańskich twórcach, takich jak na przykład Polo G, Lil TJ czy też Skorej, no i też całą szeroką sceną z Atlanty, która jak wiemy na ten moment w połowie jest aresztowana i ogólnie rzecz biorąc, to Rusina ma największy potencjał, by zostać wielką gwiazdą w naszym kraju. Jednak wiele zależy oczywiście też od jego następnych ruchów, bo różnie to może być, jak chłopaki dojdą do większej sławy, do większych pieniędzy, ale też w sumie to pewnie jaki wielki by Rusina nie był w przyszłości, to też zawsze będzie się on czuł w dużej mierze częścią właśnie tego podziemnego nurtu, z którego wypłynął, bo tak naprawdę ksyw, które tworzą to community, mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać. I w sumie tak dobrze przyjmie się ten film, to moglibyśmy pomyśleć też i o jego drugiej części, ale to już od was zależy mordki, to znaczy od waszej aktywności, no bo jeżeli doceniasz moją pracę włożoną w ten film, której było oj całkiem dużo i chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się w rapie, no to nawet się nie zastanawiaj i subskrybuj ten kanał i dołącz do naszej coraz większej społeczności. Wbijaj również na sklep kanału trapshop.pl po kozackie bluzy i podkoszulki. Obserwujcie również nasze Instagramy Trapel News oraz Trapel Info. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!